Zapraszamy kolejną prelegentkę, panią Agnieszkę Lechowicz, która od wielu lat pasjonuje się leczeniem energią i ziołolecznictwem, od roku terapią manualną Access Bars. Prywatnie, na co dzień jest pedagogiem, terapeutą, która wykorzystuje barsy do pracy z dziećmi z autyzmem. Dzisiejszy temat, proszę o przedstawienie. Przywitajmy panią Agnieszkę Lechowicz. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie świetliste dusze, które ze mną przyjechały i które tutaj przyjechały i się pojawiły. Chciałam wam dzisiaj opowiedzieć krótko o metodzie terapii manualnej Access Bars Consciousness. Jest to metoda, która przyszła do nas ze Stanów Zjednoczonych. Przekazał ją Gary Douglas około 30 lat temu. Jest to niesamowita metoda polegająca na lekkim dotyku głowy, opierająca się o 32 punkty. Przynosi ona wiele korzyści dla naszego zdrowia, samopoczucia i życia, czego ja jestem przykładem i mogę to poświadczyć osobiście. A cała historia zaczęła się rok temu, dokładnie na Lododei, w Kotlinie Kłodzkiej, w Starym Wielisławiu. W tym miejscu spotkaliśmy się z moim wspaniałym ojcem, duchowym i mentalnym, Wiesiem Spodniewskim, który tutaj siedzi. Zajmuje się on ziołolecznictwem, jest przecudowny, jest praktykiem Access Bars, który właśnie rok temu pokazał mi, zaprezentował tą metodę. Najpierw mogłam ją doświadczyć na sobie, na swoim ciele. Na początku wydawało mi się to takie niepozorne, niedziałające. Jednak po kilku miesiącach, kiedy przeanalizowałam zdarzenia w moim życiu, okazało się, że barsy jednak działają. Tak wiele się zmieniło. Przełamałam schematy, opory, lęki, z którymi zmagałam się tak naprawdę od wielu lat w swoim życiu. Udało mi się pokonać wiele przeszkód. Zadziały się takie rzeczy, o których marzyłam. Zaczęły się realizować wspaniałe plany. Zaczęłam przyciągać cudownych ludzi. Otworzyłam się na otaczający mnie świat. I zdecydowałam, że chcę też zostać praktykiem Access Bars. A że nie jestem sama, mam przy sobie wspaniałych ludzi, wspaniałą grupę, z którymi działamy w Kotlinie Kłodzkiej, którzy mnie wspierają i którzy praktykują razem ze mną Access Bars. Możemy się wymieniać doświadczeniami. Jest nam o wiele łatwiej działać i pomagać innym ludziom. Na czym polega Access Bars? Jest to taka metoda oparta o 32 punkty na głowie, które poddane są lekkiemu dotykowi. Nie jest to masaż, nie jest to ucisk. Jest to bardzo delikatny, motylkowy dotyk, który powoduje depolaryzację ładunków elektromagnetycznych w naszym mózgu, czego skutkiem jest spowolnienie fal mózgowych. Fale mózgowe, mówić trochę głośniej? Nie, ja tutaj podkręcę. Fale mózgowe z fal beta przechodzą w fale alfa, a następnie w fale teta, czyli jak wiemy, jest to taki stan medytacji. I Access Bars tak naprawdę jest to medytacja dla leniwych, czyli podczas 60-90-minutowej sesji doświadczamy kilkunastogodzinnej medytacji. I słuchajcie, nie jest to opowieść, jest to udokumentowane badaniami. Badania były prowadzone w 2015 roku i w 2017 roku przez dr Hope i doktora Hanina, przez neurologa oraz psychologa. Dr Hanin, neurolog,
sam doświadczył barsów, był niezwykle zachwycony, ponieważ osiągnął on właśnie taki stan psychiczny, taki spokój, taki relaks, jak po kilkugodzinnej medytacji. I postanowił, że zbada ten proces w mózgu, który się zadziewa, za pomocą EEG. Okazało się, że podczas 60-minutowej sesji ACES BARS fale mózgowe uspokajają się i spowalniają do fal teta, czyli fal medytacji. Sami wiemy, osoby, które medytują, wiedzą na pewno, jaki niesamowity komfort psychiczny osiągamy po medytacji, jak nasze myśli zyskują pewien ład i porządek, jak jest nam łatwiej funkcjonować, zebrać swoje myśli. I właśnie dzięki barsom możemy to osiągnąć. Natomiast drugie badania, które były prowadzone w 2017 roku przez dr Hope, jest to psycholog, udowodniły, co jest niesamowite, przynajmniej w mojej pracy też, gdzie często spotykam się z dziećmi czy ludźmi mającymi zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, że ACES BARS są w 85% skuteczne i eliminują objawy depresji i objawy zaburzeń lękowych. Były to badania ankietowe przeprowadzone na ludziach właśnie chorujących na depresję czy zaburzenia lękowe, różnego rodzaju nerwice. I jest to poświadczone, że w 85% działają. Ze swojej praktyki mogę też powiedzieć, że stosuję w szkole tą metodę z dużym powodzeniem. Między innymi na dzieciach, które są chore na zaburzenia ze spektrum autyzmu, na dzieciach, które mają zaburzenia zachowania, są nadpobudliwe psychoruchowo i po takiej 40-minutowej sesji, ponieważ w przypadku dzieci robi się troszeczkę krócej niż u dorosłych, osiągają one spokój, relaks. W rozmowach z rodzicami uzyskuję takie informacje, że dzieci lepiej się uczą, są spokojniejsze, mniej konfliktowe, łatwiej im funkcjonować w warunkach szkolnych i naprawdę ta metoda przynosi duże sukcesy, jeżeli chodzi o pracę z dziećmi. Dla osób dorosłych jest to niesamowite, ponieważ otwierają się pewne sfery funkcjonowania w życiu, co często dzieje się nieświadomie i po pierwszej, drugiej sesji może jest to niezauważalne. Natomiast po kilku miesiącach, analizując swoje życie, spostrzegamy, że otworzyły się przed nami pewne bramy, pokonaliśmy pewne schematy, pokonaliśmy pewne lęki, pokonaliśmy pewne ograniczenia, które towarzyszyły nam przez wiele lat. Te lęki, ograniczenia, schematy, programy, które mamy wgrane, nie tylko zbierane podczas swojego życia, ale również przekazane pokoleniowo, również z poprzednich wcieleń, ponieważ działa to aż tak daleko, możemy je uwolnić podczas sesji BARS, możemy je pokonać, możemy wyczyścić wszystkie schematy, które zostały nam wdrukowane. Dlatego zachęcam Was bardzo do nauczenia się tej prostej metody, ponieważ nie jest to skomplikowane. Tak naprawdę można ją opanować podczas jednodniowego szkolenia, można ją wykonywać sobie nawzajem w domu, można wykonywać w grupie przyjaciół, mogą ją z powodzeniem stosować, nauczyć się dzieci i korzystać, robiąc sobie nawzajem. My mamy tutaj stoisko niedaleko. Jest to stoisko z ziołami i ACES BARS-em. Dlatego zapraszam wszystkich bardzo serdecznie i zachęcam do skorzystania. Jest tutaj możliwość poddania się sesji ACES BARS. Co mogę jeszcze Wam opowiedzieć? Barsy działają w wielu sferach życia. Na głowie mamy punkty,
które odpowiedzialne są między innymi za kontrolę, kreatywność, za świadomość, za rozwój duchowy, za uzdrawianie, za pokonywanie różnych schematów, za ciało, seksualność. I w tych aspektach, depolaryzując te skumulowane przez wiele lat, tak naprawdę pokoleń nieraz, czy wcieleń, ładunki elektromagnetyczne, możemy pokonać wszelkie schematy i otworzyć się, aby doświadczać tego cudownego świata, który nas otacza, aby w końcu zacząć żyć bez barier, ograniczeń i różnych lęków. Jak wygląda sesja Access Bars? Trwa 60-90 minut w pozycji leżącej, siedzącej, jak komu jest wygodnie. Terapeuta praktyk dotyka naszej głowy określonych punktów. Tak jak mówię, nie jest to masaż, nie jest to ucisk, jest to bardzo delikatny dotyk motylkowy, który jest naprawdę przyjemny. Można się zrelaksować, wyciszyć, często pospać, ponieważ wiele osób zasypia podczas sesji Access Bars i wtedy również ona działa, jest to właśnie bardzo skuteczne. Czy są jakieś przeciwwskazania do wykonywania barsów? Właściwie nie ma przeciwwskazań. Jedynym przeciwwskazaniem jest brak zgody osoby, która się poddaje zabiegowi. Nie przynosi ona żadnych negatywnych efektów. Może jedynie, mogą te efekty jedynie być niezauważalne przez osobę, która się poddaje. Jednak tak naprawdę, jak mówiłam wcześniej, działa to w perspektywie czasu. Nie wiem, czy Państwo może mają jakieś pytania, chcieliby się czegoś dowiedzieć? Ja mam pytanie odnośnie ilości takich zabiegów. Tak. To znaczy tak, generalnie można to robić cały czas, bez końca. Bardzo skuteczne jest, jeżeli robi się najlepiej co raz w tygodniu, co drugi tydzień, ewentualnie co 3 tygodnie. 10 sesji to już na pewno na 100% są zauważalne zmiany. Aczkolwiek, tak jak powiedziałam w tym przykładzie, po 2 sesjach zaczęły się w moim życiu dziać tak niesamowite rzeczy. Słuchajcie, cuda, naprawdę. Ja zaczęłam spełniać swoje marzenia. Rzeczy, o których marzyłam od dzieciństwa przez wiele lat i tak jak później sobie przeanalizowałam, bo oczywiście jak to się zadziewało, to ja nie byłam tego świadoma, że to się dzieje dzięki barsom. Pierwsze marzenie takie naprawdę, słuchajcie, krok milowy w moim życiu, nie będę tutaj przytaczać, bo to jest bardzo prywatna sprawa, ale zadziała się tydzień po barsach. I tak mniej więcej tydzień po 2 barsach do 2 tygodni następna rzecz. I tak jak analizuję teraz, za każdym razem, kiedy poddaję się sesji bars, zadziewa się coś niesamowitego w moim życiu. Przełamuję się do pewnych schematów, nie mam lęków, jestem bardziej otwarta. Zresztą no, nawet to, że tutaj stoję w tej chwili, jest chyba zasługą Access Bars, ponieważ jest to moje pierwsze wystąpienie w życiu, tak naprawdę. Koszt Access Bars jednego zabiegu to jest tak ogólnie przyjęte w całej Polsce 200 zł. Access Bars tak naprawdę staje się coraz bardziej popularne, coraz więcej osób to stosuje. U nas w Kotlinie Kłodzkiej też wiem, że już oprócz naszej grupy inne osoby też wykonują te zabiegi. W całej Polsce zrzeszają się osoby właśnie w grupy, które świadczą te zabiegi barsów. W Stanach Zjednoczonych jest to bardzo popularne, nawet w szkołach masowych, zwykłych właśnie dzieci uczone są barsów i robią sobie podczas przerw sobie wzajemnie. Może jeszcze można zobaczyć próbkę, jak to wygląda, na kimś pokazać. To znaczy, tak trudno jest, by sobie wyobrazić. Mamy krzesełko. Dobrze, nie ma problemu. Czy ja mogę? Tak, poproszę moją siostrę. No,
duchową, mentalną. Przed kamerą będzie, tak? Tak, możemy przed kamerą. Nie wiem, może oddam. Wiadomo, największy komfort jest na leżąco, prawda? Albo na leżaczku, albo na łóżku do masażu. I generalnie wygląda to tak. Bardzo delikatny dotyk motylkowy w konkretnych punktach, który powoduje depolaryzację ładunków elektromagnetycznych, które kumulują się właśnie w tych punktach. Tak, te punkty znajdują się na całej głowie, tak? Za uszami. I tylko w obrębie głowy. Aces bars w obrębie głowy, natomiast jest też, tak, na samym początku, jeżeli chodzi o uruchomienie energii i rozprowadzanie po ciele, to dotykamy w jednym miejscu stóp. Tak. Tak. Następnie działamy tylko na punktach znajdujących się na głowie w różnych miejscach. Super, dziękuję. Proszę bardzo. Nie wiem, czy może jeszcze jakieś pytania? Bo ja pytam taką certyfikację, gdzie można uzyskać. To znaczy tak, żeby być praktykiem Access Bars, wystarczy zrobić jednodniowe szkolenie. Odbywają się one w całej Polsce, natomiast szkolą facylitatorzy, tak się nazywają. I w tej chwili, jeżeli wejdziemy w internet i wpiszemy metoda Access Bars, to wyskoczy nam mnóstwo propozycji szkoleń i kursów w całej Polsce, Katowice, Kraków, Wrocław, no generalnie teraz wszędzie w całej Polsce można podczas jednodniowego szkolenia zdobyć uprawnienia praktyka. Tak. Jeszcze jakieś pytania? Czy jeszcze jakieś pytania może? Tak, jeżeli Państwo są zainteresowani, to w każdej chwili można do nas podejść. My tutaj z całą grupą wykonujemy barsy, nie tylko ja. Także mamy swoje stoisko. Proszę, można sobie zabrać wizytówki, można się dopytać, porozmawiać o barsach indywidualnie. Także bardzo Państwa zachęcam, zapraszam i naprawdę warto. Naprawdę. Uwierzcie. Tak, właśnie tutaj mi Wiesiu podpowiada, że jest taka możliwość też, wykonujemy barsy w parach. Tak, barsy w parach, które otwierają na relacje i też otwierają i naprawiają pewne sprawy związkowe. Także zapraszam do rozmów indywidualnych na ten temat. Jeszcze jakieś pytanka? Czy są jakieś badania naukowe prowadzone? To znaczy aktualnie w tej chwili nie ma, ale tak jak mówiłam, w 2015 roku przez neurologa dr Fanin w Stanach Zjednoczonych były badania prowadzone na sportowcach między innymi, a w 2017 roku przez dr Terry Hope, psychologa, takie szerokie badania badające osoby chore na depresję i lęki, które udowodniły, że w 85% wycofują się objawy zaburzeń depresyjnych i lękowych. Jeszcze jakieś pytanka? Teraz też do nas dostawmy. Tak, więc zapraszam Państwa bardzo serdecznie do nas, aby zmienić swoje życie, zdrowie i samopoczucie. Dziękuję. Polecamy.